Dzień dobry, proszę Państwa, dzisiaj zagramy w Jaka to Melodia w League of Legends. Zebrałem 5 graczy, którzy będą konkurować w 5 konkurencjach. Kto okaże się mistrzem znajomości muzyki z League of Legends? Dowiedzmy się. Z racji, że w naszym gronie jest tylko jedna kobieta, puścimy ją przodem i pozwolimy jej wybrać pierwszą kategorię. KDA. Kto pierwszy uderzy warda, ten odpowiada. Posłuchajmy utworu. KDA. Dobra, kto pierwszy był? Wanda. Ja nic nie słyszałam. Dobra, to musisz strzelać, niestety. Nie, dobra. Myślę, że to było More KDA. Zgadza się, pierwszy punkt dla ciebie. No to teraz, korzystając z okazji, może Wonder nam się przedstawi dwoma krótkimi słowami. Dwoma krótkimi słowami? Cześć, Wonder. Siemanko, jestem Wonder i w internecie robię rzeczy muzyczno-gamingowe. Halo, to było chyba 29 słów, halo? Byczki, teraz czas na krótką przerwę, żeby opowiedzieć o sponsorze dzisiejszego odcinka, czyli Buff Game. Buff Game to apka, dzięki której możecie zdobywać punkty, grając w swoje ulubione gry. Wspomniane punkty możecie wymienić na nagrody i cieszyć się darmowym staffem. Buff nalicza punkty, kiedy grasz na przykład w Ligę, Valoranta, Dotę, PUBG, Teamfight Tactics, Apex Legends, Rocket League i wiele, wiele innych tytułów. Grając nabijasz punkty, które potem możesz wymienić na darmowe nagrody. Im lepiej ci pójdzie w określonym meczu, tym więcej punktów zdobędziesz. Wśród nagród znajdziesz nowe gry, skiny, Riot Pointsy, gift cardy, a nawet, i to jest nowość, sprzątanie oceanu. Tak, za twoje punkty Buff Game możesz wykupić taki pakiet, który wspomoże naszą planetę. Buff jest godną zaufania apką autoryzowaną przez Overwolfa. Pomyśl o tym tak, gromadzisz punkty za granie w gry, w które i tak byś grał, a później możesz dostać za to darmowe fanty. Buff jest darmową apką. Oczywiście możesz wykupić konto premium i zbierać te punkty szybciej lub mieć dostęp do trochę innych nagród. Nie musisz nic płacić, żeby wygrywać darmowe nagrody. Także proszę Państwa, zainstalujcie Buff z linka w opisie, zbierajcie punkty i wygrywajcie nagrody. A teraz wracamy do odcinka. Dobra, Wonder, skoro udało ci się zdobyć jako pierwsza punkt, możesz wskazać, jaka będzie kolejna kategoria. Rap. O, dobra, rap. Słuchamy, proszę Państwa. Dobra, kto był pierwszy? Ja byłem pierwszy. To jest z kanału Dr. Chłodo. Przerywka BDS-a Echo. Dobra, zaliczamy. Utwór się nazywa Młody Echo. Młody Echo, genialny i dobry dla ludu. Czas to pieniądz, więc nie trzeba mi forsy do cudów. W takim razie, jeden punkt na konto kapitana. To daj teraz ten z Europy, niech będzie. Poszukajmy utworu. Dobra, szao! To jest Reckless with my heart. Źle. My nights are empty. Missing you every day. Dobra, mamy kapitana. To jest jakiś głos komentatora. My heart is empty. Niestety nie. It was every weekend. Dobra, Arkoan. Stawiam, że tytuł to jest LEC. Ajajaj, niestety. Dobra, Wonder, czy ty wiesz, co to jest? Nie, ale strzelam, że to się nazywa Comeback LEC. Bardzo blisko. Shao, powiedz, jaka jest prawda. I want the LEC back. I want the LEC back so I can stand in the chat. I want the LEC back in my life. Nikt nie dostaje punktów w tej rundzie. Kapten w takim razie jeszcze raz wskazuje. Bardzo mnie interesuje. Dziewczyny robią brąz. Dobra, lecimy. Dobra, kapitan. No to to jest klinika, trzymacie damage. Niestety jest to prawda, kapitan zdobywa punkt. Czy macie damage? Czy macie damage? Czy macie damage? Czyli co, kapitan po raz kolejny wybiera. Jest na prowadzeniu, kapitan 2 punkty, Wonder 1 punkt. Ciekawi mnie, wstawaj. Wstawaj. Zasrałeś się. Ja! Jezus, wszyscy! Kto był pierwszy? Arkoan. To jest Ryze. Tak, jest to Ryż. Znaczy Ryze. Zgadza się. Jeden punkt dla Arkoana. Dobra, Arkoan, słuchamy, jaka będzie następna kategoria. Daj Arcane. Pierwsza! Jest to Goodbye. Zgadza się! Dobra, w takim razie Wonder wychodzi na prowadzenie, chyba na równi teraz z kapitanem. Na razie Bezu, bez punktów, Shao, bez punktów. Zostały nam tak, Assassin, Duo, Metal i Worlds. To ja poproszę Worlds. Posłuchajmy fragmentu. Słuchamy kapitana. Takeover. Tak, jest to Takeover, tak. We're taking over.
Dobra, kapitan 3 punkty, proszę państwa, jest teraz na prowadzeniu. Co teraz będzie? Dobra, ja zaryzykuję się tego asasyna. Dobra, kapitan. Chwila. Jest zwątpienie. Ignite. Jest to Ignite, tak jest. Kapitan 4 punkty. Proszę państwa, Pezu i Shao 0 punktów. Zostały jeszcze dwie kategorie. Pamiętajcie, że najgorsza osoba w danej rundzie odpada. Słuchamy, kapitan, jaka teraz będzie kategoria. No bo jak się każdy boi tego metalu, to metal. Dobra, jak się okazuje, nie jest to trudne. Kto pierwszy? Pezu był. Pezu. Mortal Reminder. Takie proste. Tak, jest to Mortal Reminder, zgadza się. I została nam ostatnia kategoria, Shao, jeszcze możesz wyrównać. Kategoria nazywa się Duo, uwaga, słuchamy. Dobra, Shao! Control 3, Nunu i Willampa. Zgadza się! Punktacja w tej rundzie wygląda następująco. Kapitan 4 punkty, Wonder 2 punkty, Shao, Bezu i Arkoan po jednym. Z racji, że nie ma jasnego przegrywa tej rundy, wszyscy przechodzą do następnej. Natomiast w tej rundzie odpadną dwie osoby z dołu tabeli. W drugiej rundzie usłyszymy wersje fortepianowe znanych utworów ligowych. Tym razem nie mamy kategorii, będziemy puszczać bez żadnych podpowiedzi. Arkoan pierwszy. Enemies Arcane? Enemies Arcane? Tak jest, jest to Imagine Dragons Enemies, wow. Zgadza się. Lecimy w takim razie z utworem numer 2. Dobra, kapitan. Czy to jest Warriors? Czy to jest Warriors? Nie, jechamy dalej. O, jest Wonder, no. To jest Villain. Villain KDA. Tak jest, proszę państwa, jest to Villain. Punktacja w tej chwili. 4 Captain, 3 Wonder. 2 Arkoan, 1 Shao, 1 Bezu. Czyli Shao i Bezu są cały czas na wypadzie. Lecimy. Dobra, lecimy, proszę państwa. Piosenka numer 3. No jak on ma długą animację autoataku, dlaczego musisz machać tym miecz tak zza pleców? Dobra, chyba kapitan pierwszy, nie? Burn it all down. Dobrze, kurde, ale jesteście dobrzy, ja myślałem, że to będzie trudniejsze. Dobra, lecimy z czwóreczką. O, jest Wonder. Legends never die. Dokładnie tak, proszę państwa. Yay! Dobra! Phoenix, fly, Phoenix, fly, no. Jest to Phoenix, brawo. So are you gonna die today? Make it out alive. You gotta conquer the monster in your head and then you'll fly. Kapitan jeszcze bardziej wychodzi na prowadzenie. No i dwie ostatnie piosenki, zobaczymy. Arkoan. Czy jest to The Curse of Sad Mummy? Niestety nie. Dobra, lecimy dalej. Wonder. Yeah. To jest What Could Have Been. Dokładnie tak, jest, ale wam naprawdę. I want you to lose like I lose when I play. What could have been. Ostatnia piosenka w tej rundzie. Okay. Od tego bardzo dużo zależy. Słuchamy Shao. To jest As We Fall. Niestety nie. Idę grać Fortnite'a. Ta Wonder, no? To jest nowa wersja Warriors. Tak jest! Jest to Warriors, proszę państwa, zgadza się. Czyli tak, Captain 6 punktów, Wonder 6 punktów, remis na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Arkoan 2 punkty, a Shao i Bezu z jednym pikiem niestety odpadają w tej rundzie. W tej rundzie resetujemy wasz wynik. Pamiętajcie, że najsłabsza osoba odpada. W trzeciej rundzie posłuchamy przeróbek lolowych znanych utworów. I waszym zadaniem będzie wskazać oryginał, nazwę oryginalnej piosenki. Kapitan, słuchamy, jaka kategoria cię interesuje? Polećmy klasykiem, czyli Imagine Dragons. Let's go! Nice.
Dobra, Captain pierwszy. Czekaj, daj mi chwilę, daj mi chwilę. Musisz sobie donucić do refrenu pewnie, nie? Carlton's Calling? Niestety nie. Dobra, słuchamy ponownie. Wonder Arcoan, możecie to przejąć. Dobra, Arcoan pierwszy. Błagam, żeby to się nazywało Demons. Demons, nie? Demons. Imagine Dragons, Demons. Tak jest! To jest ten właśnie utwór. Arcoan, możesz wskazać, jaka kategoria cię interesuje. Patriotycznie niech będzie Karolina Czarnecka. Arcoan pierwszy. Te, Herako Kahash, LSD, no jakoś tak się nazywa. No dobrze powiedziałeś, Herako Kahash. Zgadza się. O mój Boże. A oryginalny utwór to oczywiście Brązowy Strzał. Dobra, Arcoan, dwa punkty, no gratulacje. Dziękuję. Które kategoria ty się teraz interesuje? To ta ostatnia. Gram rankedy z kolegami. Arcoan znowu, co? No this time, Tylko jak to się nazywa? Nie wiem, stawiam, że to się nazywa not this time, no. Niestety nie. Druga szansa dla Kaptyna i dla Wonder. Uwaga, startujemy. Kaptyn. No money. No money, tak jest, zgadza się. Nie płacz Asze, nie płacz Zyra, o trzy łezki dam ci heala, muszę wszystko znowu zrobić. Dobra, słuchamy Kaptyna, jaki artysta będzie kolejny? Niech będzie to na Y, nie wiem co to jest. What does the fox say, no, the fox. Dobrze się poprawiłeś, faktycznie, bo utwór nazywa się The Fox, a nie What does the fox say. What does the fox say? Kaptyn, kolejny punkt, czyli co? Arcoan 2, Kaptyn 2. No to daj Bastille, jak był Imagine Dragons. Kaptyn! To jest Bastille Pompej. Tak, jest to Bastille Pompej, zgadza się. Czyli Kaptyn, 3 punkty. Ostatnia kategoria, drodzy, posłuchajmy. Carly Rae Jepsen. Wonder uderzyła. W sensie to jest Call Me Maybe? Niestety nie! Niestety nie! Dobra, słuchamy jeszcze raz. No dobra, to nikt nie trafił, proszę państwa, to była piosenka o nazwie Good Time by Carly Rae Jepsen. No to niestety, w takim razie Wonder w tym etapie się z nami pożegna. Jeszcze jakieś dwa słowa do widzów może. Pozdrawiam was i zapraszam was, niedługo będę występowała na żywo na Pyrkonie. Dajcie na mojego Insta i na YouTube. Mua! W czwartej rundzie gracze będą licytować się, po ilu nutach są w stanie zgadnąć nazwę utworu. Pierwszy dokona wyboru Kaptyn, ponieważ to on ma więcej punktów. Kategorie są następujące, czytam od góry. Wyobraź smoki, Jezus Chrystus zmartwychwstał, ale bydlak robi wrażenie. Wstań, powiedz, nie jesteś sam i mama mówi, że teraz moja kolej. No to po kolei niech będzie. Wyobraź smoki, lecimy, dobra. Kaptyn, słuchamy, ile nutek? Niech będzie po 7. Dobrze, Arcoan. To ja bym powiedział po jednej, let's go. Po jednej, odważnie zrobił byk, dobra. To już ci odpalam jedną nutę, zobaczymy co ci to da. No to powiedziałbym, że to jest Enemy. Trafiony, proszę państwa, jeden punkt dla Arcoana. Dobrze jest, dobry kurde. Posłuchajmy fragmentu. Czyli Arcoan, teraz ty wskazujesz kategorię. No to dawaj, ale bydlak robi wrażenie. Dobra, ale bydlak robi wrażenie. Ile nutek? 6. 5. 4. A, no to 3. Daj 2. Po 2, dobra, Kaptyn. Pas. Dobra, czyli z Arcoan słuchamy 2 nutki. Awaken. Awaken. Niestety nie jest to Awaken. Kaptyn, dzięki temu możesz za 7 punktów zgadnąć, co to będzie. Dobra, Kaptyn, wiesz czy nie wiesz? Słyszałbym, że to jest Imagine Dragons Warriors. Niestety nie. Czyli nikt nie zdobywa punktów w tej rundzie. To było Giants. O, teraz cię domyśliłem. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Pas. No nie wiem, Rise. Niestety nie. Kaptyn? Nie wiem, Awaken. Też nie, niestety. To jest Legends Never Die. Tak jest! Jezus Chrystus zmartwychwstał, proszę państwa! Legends Never Die. Do
Dobra, to Wonder, z racji, że ty wiedziałaś, to może wybierz kategorię dla chłopaków. Zostało nam wstań, powiedz, nie jesteś sam i mama mówi, że teraz moja kolej. No to wstań, powiedz, że nie jesteś sam. A teraz w takim razie Kapten będzie jako pierwszy. Słuchamy, ile nutek. Dobra, po 7. Kapten, dawaj po jednej. No, dawaj, po jednej, po jednej. Po dawaj, jednej, jak on leci! Dawaj, 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 dawaj. Dobra, słuchamy w takim razie jednej nuty, podpowiedź, wstań, powiedz, nie jesteś sam. Co to będzie? No Rise, no to jest Rise. Czy jest to Rise? Tak. Gratulacje, drugi punkt dla Arkoana! Let's go! Posłuchajmy fragmentu. I to czyli zasadniczo mamy już finalistę. Arkoan przychodzi do wielkiego finału, co się stało? Underdog jest w drodze na top! Pou! W wielkim finale Arkoan będzie miał 30 sekund, żeby zgadnąć nazwę 5 utworów. Jeśli mu się to uda, wygra dowolnego skina w lidze. Jeżeli nie, odejdzie z niczym. Dobra, to Arkoan, czy jesteś gotowy? Możesz mieć jedno koło ratunkowe, możesz jedno pytanie możesz mieć do wybranego członka naszej ekipy. Uwaga, Arkoan, 30 sekund zaczyna się teraz. To jest Get Jinx, oczywiście. Get Jinx, zgadza się, dobrze. Drugi utwór. Stop, 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 stop. Stop. To jest KDA, Ain't Nobody Bringing, o to się chyba Popstars nazywa, tak? Czy to się nazywa Popstars? Tak jest, proszę państwa, drugi yeah. Dobrze. Let's fucking go! No, dalej. Dobra, lecimy w takim razie z czwóreczką. Welcome to the Playground, no tak się to nazywa, nie? Czy się to nazywa Welcome to the Playground? Jak najbardziej, proszę państwa, czwarty pick, dobrze trafiony. Lecimy dalej. Take over, with taking over, no jakoś tak to się nazywa, nie? Musisz powiedzieć oficjalną nazwę. Dobra, to wróćmy jeszcze do poprzedniego. Dobra, czyli wracamy do trójeczki teraz. We gonna break... Baddest, baddest. Dobrze, dobrze. I proszę państwa, ostatni utwór z... Proszę podpowiedź, bo nazwy nie mam pomysłu. Dobra, czyli Arkoan, chcesz wykorzystać swoje koło ratunkowe, tak? Tak, tak. Dobra, Wonder wkracza do akcji. Jest to Takeover. Takeover. Takeover, jesteś pewien, na 100%. Lepszej odpowiedzi ci nie wymyślę, Hodo. Zgadza się, wygrałeś, gratulacje! Let's fucking go!